11 sierpnia wspominamy błogosławionego Alojzego Biragi, prezbitera. Alojzy urodził się 2 listopada 1801 roku w Ignate koło Mediolanu jako 5. z 8 dzieci. W wieku 12 lat wstąpił do niższego seminarium w Castello Sopra Lecco. Filozofię i teologię studiował w wyższych seminariach w Monzie i w Mediolanie. Święcenie kapłańskie przyjął 28 maja 1825 roku i wkrótce rozpoczął wykłady w seminariach w Castello, Seveso i Monzie. W 1833 roku został ojcem duchownym kleryków w seminarium w Mediolanie. W 1855 roku uzyskał stopień doktora słynnej Biblioteki Ambrozjańskiej oraz został honorowym kanonikiem Bazyliki Świętego Ambrożego. W 1864 roku objął funkcję wiceprefekta Biblioteki Ambrozjańskiej, a w 1873 roku otrzymał godność prałata domowego papieża Piusa IX. Był człowiekiem głębokiej kultury i szczerej pobożności. Zajmował się naukowo patrystyką i archeologią, zgłębiał życie pierwszych chrześcijan, a specjalną czcią otaczał świętego Ambrożego. Powziął myśl założenia Instytutu Sióstr Świętej Marceliny, która była starszą siostrą świętego Ambrożego i świętego Satyra. Z pomocą Mariny Widemari założył w 1838 roku w Cernusco sul Naviglio Instytut Zakonny Sióstr Marcelinek. Zasadą ich postępowania była błogosławiona metoda, jaką w konstytucjach zalecał ksiądz Biragi. Nie chodziło w niej o nadzwyczajne pokuty i umartwienia, ale o wierność w wypełnianiu codziennych obowiązków. Jedną z pierwszych sióstr, które wyszły ze szkoły księdza Alojzego, była błogosławiona Maria Anna Sala. Instytut zajmował się kulturalnym i moralnym wychowaniem dziewcząt z rodzin szlacheckich. Siostry uczyły także nieodpłatnie dzieci z rodzin ubogich. Ponieważ ksiądz Alojzy nie był zaangażowany bezpośrednio w duszpasterstwo parafialne, mógł poświęcić wiele czasu i uwagi siostrom jako ich kierownik duchowy i opiekun zgromadzenia. Rozrastało się ono szybko i w krótkim czasie powstało wiele domów. Później powstały też placówki w Brazylii, Szwajcarii, Anglii, Albanii i Kanadzie, a także Meksyku. Ksiądz Alojzy Biragi zmarł 11 sierpnia 1879 roku w wieku 78 lat. W 1951 roku jego szczątki przeniesiono do klasztoru macierzystego sióstr Marcelinek. Arcybiskup Mediolanu, kardynał Giovanni Colombo, wszczął proces beatyfikacyjny 27 października 1971 roku. Beatyfikacji księdza Alojzego na polecenie papieża Benedykta XVI dokonał w Mediolanie 30 kwietnia 2006 roku kardynał Dionigi Tettamanzi. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Alojzego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ku. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.